Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w kolejnym rytuale vlogmasowym. Tym razem bez pokazywania, ale mam dla Was 15 rytuałów na vlogmas i mam nadzieję, że te 15 uda się umieścić. Także słuchajcie, co robimy. Dzisiaj podam Wam rytuał na zdrowy dom. Co będzie potrzebne? Jedna duża biała świeca plus tyle świec, ile macie pomieszczeń w domu. Biała szałwia i woda w miseczce. Zapalamy tą jedną główną świecę, czyli świecę ołtarzową, tak żeby oczyściła miejsce rytuału i wzywamy żywioły. Mogą to być słowa: wzywam w to miejsce cztery potęgi czyste, by pomogły sprawić, by dla mnie i moich bliskich energie tego domu stały się przejrzyste. Potem bierzemy białą szałwię i okadzamy dom. Tutaj nie zwracajcie już uwagi, czy odwrotnie do wskazówek zegara, czy zgodnie ze wskazówkami zegara. Chodzi o to, żeby ten dom zadymić i na razie tak zostawić. Po tym odymieniu domu zostawiacie w każdym pomieszczeniu jedną niewielką zapaloną świecę. Teraz weźcie miseczkę z wodą i odwróćcie się na północ, skrapiając tą wodą tak przed siebie, mówiąc: przywołuję w to miejsce silny żywioł ziemi, byśmy pozostali czyści i błogosławieni. Teraz pójdź na zachód swojego domu, również skrop wodą to miejsce, mówiąc: przywołuję w to miejsce magiczny żywioł wody, by pobłogosławił ten dom potokami urody. Procedurę powtarzasz, tym razem na południu. Skrapiasz to miejsce i mówisz: przywołuję w to miejsce magiczny żywioł ognia, by energia tego domu była czysta i pogodna. Ostatni kierunek, wschodni. Skrapiasz i mówisz: przywołuję w to miejsce świeże powiewy wiatru, by żaden diabelski powiew tego domu nie zatruł. Wszystkim małym świecom pozwalasz wypalić się do końca. Jeżeli zostają resztki, wraz z tą wodą wylewasz. Może być w swoje obejście, może być gdzieś w lesie, tak żeby uziemić energię. A wylewając to wszystko, mówisz: na północ, południe, wschód, zachód kieruję, za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A żywioły powietrza, wody, ognia, ziemi niech także będą błogosławieni. Sprytny sposób na błogosławienie domu, nie tylko w czasie vlogmasowym. Mam nadzieję, że z tego skorzystacie i mam nadzieję, że będziecie w ten sposób błogosławić wszelkie swoje pomieszczenia przynajmniej raz na jakiś czas. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym krótkim vlogmasowym filmik.